Szanowni Państwo, witam serdecznie po przerwie. Miejmy nadzieję, że podczas naszej kolejnej sesji zatytułowanej Identyfikacja i dokumentacja deszcz przestanie padać, wypada się, tak żebyśmy mogli pójść suchą nogą przez Kraków podczas spaceru. Mam też takie zadanie, aby spełnić marzenie naszej organizatorki, gospodyni Magdy Kwiecińskiej, aby była dyskusja wreszcie. Może to się uda. Na początek zapraszam do wysłuchania pierwszego referatu pani Tacjany Marmysz. Pani Tatiana poprosiła, żeby mówić Tania, to wtedy na pewno powiemy dobrze jej imię po białorusku. Przyjechała właśnie z Mińska, reprezentuje Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. A tytuł jej wystąpienia: Ochrona niematerialnego dziedzictwa miasta na Białorusi. Podstawowe czynniki i stan obecny. Bardzo prosimy. Dzień dobry, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałabym podziękować za możliwość udziału w konferencji. Też przepraszam za mówne błędy. Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Białorusi w ciągu ostatnich 10 lat znajduje się pod wnikliwą uwagą na poziomie struktur rządowych, mediów, edukacji i turystyki. Powodem tego jest kilku przyczyn, które mają aktualność w związku z niematerialnym dziedzictwem jak fenomenem kultury w jego szerokim znaczeniu. Niematerialne dziedzictwo sprzyja wzmocnieniu tożsamości i pamięci kulturowej w kontekście krajobrazu kulturowego Europy Wschodniej, jak również kształtowaniu systemu wartości i związanemu z nią wychowaniu młodszych pokoleń. Niematerialne dziedzictwo jest skutecznym czynnikiem w kształtowaniu tożsamości lokalnej, miejskiej. Elementy niematerialnego dziedzictwa odpowiadają tożsamości wspólnoty, lokusu ich istnienia. Jest unikalne w socjalnym, estetycznym i kulturowym planach dla lokalnego terytorium, regionu i też znakowe dla ludności tego terytorium. Przyłączenie człowieka do komunikacyjnych frame'ów, że mają wygląd różnych form aktualizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego i retransmitują i symboliczne właściwości lokalnej kultury, sprzyja też uświadomieniu jaźni siebie jako części tego społeczeństwa. Otworzony przez transmitowane aksjologiczne podstawy ogólny społeczeństwowy kontekst wpływa na integralność wspólnoty, jednoczy stosunkowo ogólnej percepcji świata i zabezpiecza zatwierdzenie kulturalnej identyczności. Przestrzeń kulturową Białorusi na podstawie etnicznych właściwości przyjęto dzielić na 6 regionów. Północna Białoruś, Wschodnia i Centralna Białoruś, region północno-zachodni, zachodnie i wschodnie Polesie. W kontekście takiego kulturowego polimorfizmu dziedzictwo niematerialne zajmuje dominującą pozycję przy kulturalnej identyfikacji regionów jako marker zewnętrzny i występuje elementem wartościowego systemu identyfikacji jako marker wewnętrzny. Tak więc niematerialne dziedzictwo jest czynnikiem determinującym branding regionalny, ciekawy z punktu widzenia rozwoju turystyki. Dziedzictwo niematerialne ma ogromne znaczenie dla kultury narodowej, dla wspólnot z niskim autorytetem narodowej kultury często jest charakterystyczna marginalna identyczność, ambiwalentność samoidentyfikacji narodowej albo w ogóle indyferentność do własnej narodowo-kulturalnej przynależności. Dziedzictwo kulturowe jako przedmiot zachowania zderza się z zagrożeniami spowodowanymi już na początku XX wieku. Wśród nich zwiększenie mobilności społecznej i odpowiednio deformacja tradycyjnej hierarchii, brak uczucia swojego miejsca, przywiązanie do miejsca urodzenia lub życia. Też możemy odnieść do zagrożeń weberowskie oczarowanie świata przez wyciężenie irracjonalnych egzystencjalnych praktyk za pomocą edukacji, nauczenia, również powstanie nowego typu świadomości, który zadaje się indywidualizmem. Zmiana funkcji dziedzictwa niematerialnego doprowadza do zniknięcia czy do interioryzacji funkcji sakralnej i wyjścia na pierwszy plan rekreacyjny. Ze stratą zwykłych funkcji niweluje się i lokalna unikalność dziedzictwa przez rozpowszechnienie jej najpopularniejszych uogólnionych wzorców. W związku z tym ekonomiczna wartość dziedzictwa niematerialnego przynosi stratę jej zdolności do życia. Elementy dziedzictwa wyrywają się z tradycyjnego krajobrazu, terytorium, czasowego ograniczenia. Z taką dekontekstualizacją powstaje negatywny wpływ na znaczenie elementów w społeczeństwie.
obniża się zainteresowanie do jego praktyki i kontynuacji. Zgodnie z konwencją 2003 roku podstawowa dla życia niematerialnego dziedzictwa kulturowego ciągłość składa fundament tożsamości społeczności lokalnych. Ciągłość ma na celu wspieranie identyczności najczęściej subiektów ciągłości i przewiduje potrzebę zachowania lokalnego socjalnego procesu, który warunkuje życie niematerialnej kultury, a także potrzebę przyjęcia subiektami ciągłości znacznych dla tożsamości lokalnej wspólnoty przemian. System ochrony dziedzictwa niematerialnego na Białorusi rozwija się w kontekście standardów międzynarodowych i funkcjonuje w ramach ustawy o ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego, przyjętej w 1992 roku, oraz konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, do której Białoruś dołączyła w 2004 roku. Ochrona dziedzictwa jest jednym z priorytetów polityki kulturalnej Białorusi. Zachowanie dziedzictwa teraz jest ważnym elementem strategii rozwoju gospodarczego kraju. Uwaga zwraca się do dziedzictwa w długoterminowych planach rozwoju w sferze kultury. Dzięki temu państwowy program Kultura Białorusi, przyjęty w 2016 roku na 5 lat, ma podprogram poświęcony dziedzictwu kulturowemu. W Białorusi stworzony system, który funkcjonuje po modelu od dolu do góry, od regionów do centrum. W regionach kraju pracują komitety w sprawie zachowania niematerialnego dziedzictwa, do których weszli przedstawiciele miejscowych organów władzy, eksperci w zakresie dziedzictwa, współpracownicy obwodowych i rejonowych metodycznych centrów, też muzeów, nośniki dziedzictwa, przedstawiciele lokalnych wspólnot. Zadanie komitetów jest ujawnienie elementów niematerialnego dziedzictwa i ułożenie poprzednich list dla państwowej listy zasobów historycznych i kulturowych Republiki Białoruś. Z 2007 roku po 2009 rok w regionach byli przeprowadzane seminarii i treningi, na których była dokładnie rozpatrzona metodyka tej pracy. Zgodnie z ustawą powstaje państwowa lista zasobów historycznych i kulturowych, która jest przede wszystkim instrumentem ochrony i obejmuje dziedzictwo materialne i niematerialne. Ogólna ilość jednostek listy składa teraz 5595, większość z których materialne dziedzictwo. Lista formuje się z 1992 roku, a pierwsze za jego historię niematerialne elementy, 49 obrazów herbów białoruskich miast, zostały włączone w 1995 roku. Oprócz obrazów herbów na listę włączone 27 innych pozycji, a wśród nich rytuały, pieśni, taneczne tradycje, potrawy, rzemiosło, łącznie z lokalizacją w małych miasteczkach. W ciągu 2013-2016 roku Białoruską Naukową Radą po pytaniach dziedzictwa kulturowego przy Ministerstwie Kultury było zdecydowano włączyć do listy krajowej jeszcze 63 elementy, ale decyzja ta nie otrzymała jeszcze oficjalnego zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Warto zauważyć, że białoruskie prawodawstwo było zmienione w kierunku implementacji konwencji 2003 roku. Tym niemniej czynna ustawa ma pewne sprzeczności z konwencją. Białoruskie ustawodawstwo przyznaje za przedmiot ochrony tylko włączone do państwowej listy zasobów elementy niematerialnego dziedzictwa. W tym polega kluczowa lakuna systemu ochrony dziedzictwa Białorusi. Naraz konwencja podkreśla potrzeby ochrony niezależnie od umieszczenia na listy. Język po konwencji służy jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, środkiem jego wyrażenia. Białoruskie prawo odnosi język do oddzielnego rodzaju niematerialnego dziedzictwa, jednak w praktyce takie podejście nie jest uzasadnione. Sprzeczności obserwują się i w kryteriach dziedzictwa niematerialnego, w szczególności w kryterium autentyczność, co odnosi się zgodnie z ustawą, jak do materialnego, tak i do niematerialnego dziedzictwa.
Zasada domniemania autentyczności przy identyfikacji i zachowaniu dziedzictwa niematerialnego nie ma decydującego znaczenia jak dla materialnych obiektów, dla których autentyczność i integralność są podstawowe, ponieważ konserwacja dziedzictwa niematerialnego oznacza stworzenie przeszkód dla jej wewnętrznej samoregulacji. W ramach konwencji tworzy się Narodowy Inwentarz Niematerialnego Dziedzictwa Białorusi. Dla spełnienia tej pracy Białoruś w 2011 roku otrzymała grant z Funduszu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ważne, że inwentarz różni się metodologicznie od listy państwowej. Lista obejmuje wybitne praktyki dziedzictwa niematerialnego, zachowane maksymalnie kompletne. Inwentarz utrwa informacje o dowolnych przejawach niematerialnej kultury Białorusi na podstawie zasad pierwotnej roli wspólnot i otwartości dla wszystkich stron zaciekawionych. Idea inwentarza ma potrzebę jego stałego uzupełnienia, ponieważ inwentarz włącza informacje o monitoringu potocznego stanu elementów dziedzictwa niematerialnego. Inwentarz jest interaktywną bazą danych z tekstową i audiowizualną informacją. База даних знайдує ще на інтернетовій стороні livingheritage.by. Сторона інтернетова на DISA є засобом, який кумулює інформацію на тему нематеріального дідіцтва Білорусі. Цей сервіс стали актуалізується і, опроч інвентажу, має інші розділи. Również w Białorusi przeprowadza się praca po włączeniu dziedzictwa niematerialnego na listę UNESCO. W roku 2009 do listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony został włączony obrządek Kaliadny Jacary. W ubiegłym roku była przedstawiona aplikacja do włączenia na listę reprezentatywną Święta dla uczenia ikony Matki Bożej Bucławskiej, która znajduje się w kościele w miasteczku Bucław, Miński Obwód. W 2016 roku zaczęła się praca po przyłączeniu Białorusi do pilku wielonarodowego Kultura Dudy, który został prezentowany przez Słowację na listę reprezentatywną podczas kolejnej sesji Komitetu Międzynarodowego w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Namibii w końcu przyszłego roku. Planuje się zaproponować do listy jako umiejętność gry na dudzie, która istnieje dziś głównie w środowisku miejskim, tak i mistrzostwo wyrobu tego muzycznego instrumentu. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Białorusi koncentruje się przede wszystkim na kulturze wiejskiej. To spowodowane między innymi brakiem dokładnego rozumienia tego, co jest kultura niematerialna urbanistyczna, a także brakiem akademickich badań w tym kierunku. Również nie wolno powiedzieć, że przyjmując się specjalne środki skierowane na wsparcie właśnie miejskiego niematerialnego dziedzictwa. Tak, w odróżnieniu od niematerialnego dziedzictwa wsi środki te mają charakter spontaniczny i przejawia się w chęci zachować lub zaktualizować utraconą historyczną toponimikę miejsc. Stopniowo historyczne nazwy powracają ulicom, stare toponimy, co zachowały się w kulturalnej pamięci, i historyczne nazwy przywiązują się do nowych elementów miejskiej infrastruktury związanych z konkretnym historycznym terytorialnym arealem. Zachowanie ducha miasta, historycznego krajobrazu miejskiego jako źródła jedności społecznej, czynnika różnorodności kulturowej w tym wypadku jest głównym aspektem. Dla stworzenia kulturalno-historycznego środowiska w historycznym centrum też zachowają się na przykład oryginalną funkcję budynków. W tym kontekście przejawia się symboliczny i realny wektor życia dziedzictwa niematerialnego w środowisku miejskim. Symboliczne znaczenie powstaje na podstawie systemu znaków, informacji, wiedzy i umiejętności, które tworzą niematerialne formy kultury. Realna treść, która może być zdefiniowana jako fizyczne wcielnienie dziedzictwa niematerialnego, formuje się na istnieniu kontinuum między metafizyką i materialnymi obiektami i artefaktami, które towarzyszą praktyce jego istnienia i imitują elementy dziedzictwa niematerialnego w przestrzeni. Tak więc kompleksowość niematerialnego i materialnego, łączność
łączność elementów niematerialnego dziedzictwa jednego lokalnego kontekstu, wyrażając się w użyciu integracyjnego podejścia do zachowania różnych rodzajów dziedzictwa kulturowego, które obecnie staje się podstawowym celem w systemie ochrony dziedzictwa miasta na Białorusi. Dziękuję za uwagę. I bardzo dziękujemy i prosimy następną referentkę, panią dr Nenę Żydow. Przyjechała z Lubliany, ze Słowenii, reprezentuje Słoweńskie Muzeum Etnograficzne. Usłyszymy o tamtejszym zwyczaju, jakim jest sztechowanie, będące rodzajem niematerialnego dziedzictwa Lubliany. I'm Nena Żydow and I work as a curator in the Slovene Ethnographic Museum and partly I work on the intangible cultural heritage as well. So today I would like to present you the Sava Valley Štehvanje. Sava Valley Štehvanje is a tournament and event involving game in which horseback riders in full gallop try to break a small wooden barrel fastened to a pole with a metal club. Štehvanje is organized each year by the settlements of Saulje, Kleče and Ježica. Before the Second World War, they were suburban villages along the Sava River, so the participants called the event the Sava Valley Štehvanje. The game was entered under the same name in the Slovene National Register of the Intangible Cultural Heritage in 2012. The initiative for entry raised numerous questions because Štehvanje is a custom that came to Ljubljana from the Slovene minority in Austria. And in this presentation, I will explain how the game became part of the intangible cultural heritage of Ljubljana, its significance for the practitioners and who participates in its safeguarding, research, documentation, and presentation. In the Slovene ethnic territory, Štehvanje has a long tradition in Slovene villages in Gail Valley in Carinthia in Austria. Among the Slovene minority in Austria, the custom is connected with the local church celebrations and Pentecost, while in some villages, like in Bistrica na Zilji, Štehvanje became a tourist event. And here in Bistrica na Zilji is the most famous folklore event in this part of Carinthia. The origin of Štehvanje is not quite clear. According to Carinthian folk tradition, it is connected with the Turkish incursions, while others see Štehvanje as a rural version of Quintain, a night game. So let's see how this game came to Ljubljana. In 1934, the Institute of Ethnomusicology was founded in Ljubljana, and the head, Francé Marolt, started to organize the folk festivals in Ljubljana. In 1935, he decided to present the customs from Slovene minority in Austria and to perform Štehvanje in Ljubljana. He needed horses and skilled horsemen. And therefore, he invited young men from Ježica, which was in that time the village, to participate. So the lads prepared the game, but finally they did not participate in the festival because it coincided with the crop harvest, which was more important for them in that time than the game.
So Marold, he presented Štefanje with military horses from Ljubljana and horsemen from Carinthia. But the next year, the lads from Ježica were apparently so enthused by the preparation for the game that they performed it next year in Ježica. They imitated the Gael Valley Štefanje, but separated the event from the church celebrations and wrote their own rules of the game. The focus was much more on the competitive aspect. A year later, the Ježica lads demonstrated the game in Ljubljana as a part of the anniversary of the educational society and were enthusiastically cheered by the many citizens from Ljubljana. In 1953, the folklore group of Savlje Kleče Cultural Society performed the first Štefanje after the Second World War. With the participation of lads from Ježica, Savlje and Kleče, following the rules created before the Second World War. And till today, Štefanje was performed almost every year in a local environment and in various events in Ljubljana. In 1959, for instance, the game was held in Tivoli Park as a part of the Ljubljana Festival. And in 1969, Štefanje was performed in the international folklore tourist event called Peasant Wedding. And in 1960, the game was for the first time presented to celebrate the holiday of municipality of Ljubljana-Bežigrad. Since 1991, Štefanje has been organized by Savlje Kleče Society, joined by the Fire Brigade of Ježica and many residents of different generations from Ježica, Savlje and Kleče. The organizing committee is responsible for the wider context, like the finding sponsors, obtaining the necessary permits and insurances, the organization of the party, and so on, while the lads are responsible for the preparation and performance of the game. So let's see how it looks today. Before the start of the event, there is a procession of the competitors on horseback and decorated carts through Savlje, Kleče, and Ježica. At the course in Savlje, a wooden barrel is mounted on a pole, and the participating lads must be single. They ride working or sport horses without a saddle and without the spurs. Only a blanket is permitted, fastened with a leather straps. They ride in gallop. They ride in gallop and hit the barrel with the metal club until it is smashed. During the game, the competitors are cheered by their girls, called Dečva, and every barrel hit is judged by a commission. The game is led by a Štefanje master, and his companion lady announces the winner to the audience by slipping a floral wreath over his club. The game is then followed by the party. So the first dance is, of course, for the winner and his girl. The game and the party are attended by the numerous residents from Savlje, Ježica, and Kleče, the nearby apartment complexes, and other inhabitants of Ljubljana. The Sava Valley Štefanje is the most important local event and festivity in Ježica, Savlje and Kleče.
people are aware that Štěchvane was adopted from the Gail Valley, but today, nevertheless, they feel it as their own and traditional. And in 2014, when the locals celebrated the 60th anniversary of Štěchvane, a statue of a competitor on horseback was erected in Saulje. To maintain the Štěchvane tradition, the practitioners slightly change the rules of the game when it is necessary. For example, before the Second World War, only working horses were allowed to be used, but due to the lack of them after the Second World War, which was the result of urbanization, sport horses like Lipizzaners are allowed as well. And lads who don't have a domestic horse rent one for the competition. The effort of safeguard Štěchvane are strongly shared by the older inhabitants of Saulje, Kleče and Ježica, especially those who participated in the game when they were young, and the young generation shows interest in the safeguarding of custom as well. They have created a Facebook page with the information on the game and collect old photographs on Štěchvane. Last year, they opened a permanent exhibition of photographs of Štěchvane collected among the locals. So Štěchvane, brought to Ljubljana by the folklorist France Marold, is the subject of diverse research, in particular by ethnologists and cultural anthropologists and the students of ethnology and cultural anthropology. In research conducted by the Slovene Ethnographic Museum, Štěchvane has been documented with the photo and video camera, interviews have been made with the practitioners, and several objects related to the game have been collected. And the museum, as the coordinator for the safeguarding of the intangible cultural heritage in Slovenia, promote Sava Valley Štěchvane as one of the elements of the National Register of Intangible Cultural Heritage. In 2012, the National Museum of Slovenia opened an exhibition entitled Knight, Lady and Dragon. And in the section that presented Knight's tournaments, the film and the objects connected with Sava Valley Štěchvane were on view. And the city municipality of Ljubljana also strive to safeguard the game and event and subsidize it as one of Ljubljana's tourist attractions. And in 1984, the performance of Štěchvane was honored with the award of the Tourist Association of Slovenia. Sava Valley Štěchvane is the example of the element of intangible cultural heritage that changed its context and has many faces today, since its practitioners, visitors, and the professional disciplines see it in a different ways. For the inhabitants of Ježica, Saulje and Kleče, Štěchvane is part of their local identity. At the day of the event, the day of the event is the principal festivity in this part of Ljubljana. The annual preparation for the event contribute to connect people and their sense of belonging. And for visitors who are not from this area, Štěchvane is a public folklore event. For ethnologists and cultural anthropologists, Sava Valley Štěchvane is connected with the question about the relationship between tradition and folklorism. In the case of Sava Valley Štěchvane, there's a transition from folklorism to tradition. And in that process, however, we should not be burned with the questions of authenticity,
in the staging of folklore and look for the original forms of the cultural content. It's most important to understand the social, political, geographical, economic, and other contexts which influence the changes and the safeguarding for the culture element, and to look for the reasons why someone organizes certain events at all. For the safeguarding of intangible cultural heritage, the most important are, of course, its practitioners. Local communities safeguard their heritage for the future generations because it gives them a sense of identity and belonging, connects them with the ancestors of community, and because they differ from the others, at least that's what they think, due to their specific features. Undoubtedly, the safeguarding of intangible cultural heritage is also influenced by the experts. By recording, documenting, researching, presenting, and entering the elements in the national and UNESCO lists, we increase the awareness of the bearers of the importance of their heritage and additionally motivate them to safeguard it. In my opinion, dealing with the safeguarding of the intangible cultural heritage in the light of UNESCO Convention is very complex and very responsible activity for all of us. What makes me problems is that I have to evaluate the elements of intangible cultural heritage, because in my opinion, I'm the one who should follow why changed, what does it mean for the local society. So for me, it's very hard to give the prize and to say this element is good enough to be enlisted in the National Register, and it's good enough, it could go to UNESCO. So that's my main problem with the intangible cultural heritage in the light of UNESCO Convention. Thank you. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz pytanie. Sport miejski, a kolekcje muzealne? Odpowiedź na to pytanie, na tak zatytułowany referat będzie próbował dać nam pan Aleksander Robotycki. Reprezentuje Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w tej konferencji i za fajną organizację. Tak, stawiam takie pytanie i to pytanie jest przy okazji strukturą tego, o czym chciałbym powiedzieć. Zatem w pytaniu mamy miasto, w pytaniu mamy etnografia, w pytaniu mamy kolekcja w muzeum, tak. Mianowicie, no i mamy sport, to jest podstawa, bo co kolekcjonować. I o co chodzi? Sport. No, i postawmy sobie w tej strukturze pierwsze pytanie. Czym jest sport? I tutaj oczywiście odpowiedzi może być bardzo dużo. Ja natomiast wybrałem sobie takie, wydaje mi się, że najbardziej potoczne i które w największym stopniu funkcjonują we współczesnym świecie. Czyli sport jest to budowanie pewnych systemów wartości w okolicach pojęć, na przykład zwycięstwo, porażka. Sport funkcjonuje jako pewien system władzy. Sport funkcjonuje jako pewien system wiedzy. Tutaj na przykład jest rozbudowywany współcześnie przez przeróżne instytucje i wspomagany przeróżnymi innymi dziedzinami wiedzy, w sensie chemia, fizyka, biologia itd., itd. Sport w końcu jest jakimś zespołem postaw i formacją, która pozwala potem w jakiś sposób sobie radzić z rzeczywistością. Jedną rzecz wydaje mi się warto zaznaczyć. Ja mówię o sporcie współczesnym, czyli o tym, który w ogromnym stopniu, jeśli nie całkowicie, zależny jest od czynników i od przekształceń, które miały miejsce, znaczy nie miały miejsca, tylko
wydarzyły się w trakcie XX wieku, czyli zupełnie zmieniona została ekonomia współczesnego świata, zupełnie zmieniła się sposób i zasady w gruncie rzeczy komunikacji. I dajmy na to, to będzie ten sport. Teraz miasto. Miasto też, oczywiście tutaj powiem tak, że oczywiście sport może też być wykorzystywany jako narzędzie polityczne i tak dalej. Na przykład tu dla tego przykładu powiem, w zeszłym roku, kiedy byłem w Pekinie, odwiedzałem zakazane miasto i wchodząc przez pierwszy mur, widziałem pierwsze boisko do koszykówki. Tam się przechodzi chyba cztery bramy się przechodzi, nim wejdzie na ten główny, nazwę to dziedziniec. A za następną bramą było kolejne. No i potem zastanowiło mnie to, co te boiska tam robią. No ale okazuje się, że w Chinach w koszykówkę gra prawie tyle samo ludzi, co mieszka w Ameryce, czyli ponad 300 milionów. No i oni, to jeszcze był proces edukacji związany z przygotowaniami do olimpiady w Pekinie. Ale to jest tak, to tak na boku. Miasto. Czym jest miasto? Miasto ja bym sobie określił jako przestrzeń. Przestrzeń jaka? Przestrzeń prywatna i przestrzeń indywidualna. Ta, do której powiedzmy obcy, drugi, inny nie ma wstępu. Kolejną to jest przestrzeń naznaczona, to jest przestrzeń trudno dostępna dla sportu, ale przestrzeń sakralna na przykład, ewentualnie przestrzeń wykorzystywana do manifestacji pewnych, do manifestacji polityki historycznej, tak to nazwijmy. I ta przez sport miejski, o którym zaraz powiem, czym on dla mnie jest, jest według mnie jak najbardziej wykorzystywany. Trzy, jest przestrzeń, która jest orientowana na konkretnego użytkownika. Czyli jeśli mamy, nie wiem, wejście do metra, czy wejście do tunelu podziemnego, przeznaczone jest dla ludzi, którzy chcą gdzieś przejść. Natomiast sport miejski wykorzystuje to, zaraz powiem, inaczej. Potem mamy przestrzenie zdegradowane. No to są przestrzenie typu, gdzie są rozpadające się budynki, przestrzenie, w które miasto nie inwestuje, bo uważa, że ten kierunek nie jest najistotniejszy. Kolejne przestrzenie to przestrzenie potencjalnej zmiany, czyli nie wiem, w planach miejskich jest powiedziane, że w tą stronę będzie rozwijała się komunikacja miejska, więc one są zarezerwowane i tam w gruncie rzeczy w tej chwili zmiany nie następują, zmiany nie następują do momentu, kiedy nadarzy się jakaś inwestycja, znaczy przytrafi się jakaś inwestycja. No i jest kolejna rzecz i ona jest bardzo mocno związana z tym, o czym ja myślę o sporcie miejskim, chociaż zaraz będę musiał wywracać, że nie mówię o sporcie miejskim, ale to za chwilkę. Przestrzeń publiczna. Nie chcę tutaj mówić o jej jakości, tylko o tym, że jest. Znaczy zaznaczyć o tym, nie chcę zaznaczać, mówić o jej jakości, tylko zaznaczyć, że jest. I że ona też jest wykorzystywana właśnie przez właśnie sportowców miejskich. Dlaczego dałem ten krótki wtręt o tym, że zaraz będę się zastrzegam, że zaraz nie będę mówił o sporcie? Ze względu, chyba lepiej będzie, by było powiedziane, gdybym powiedział aktywności. A dlaczego? Ze względu na to, że mówię przestrzeń zdegradowana. Przestrzeń zdegradowana, czyli nie wiem, ruiny kamienic, ruiny na terenach miejskich, terenach postindustrialnych są jak najbardziej według mnie przestrzenią aktywności ludzi, która jest warta zarejestrowania i w Muzeum Etnograficznym. Ale to do tego zaraz. A teraz etnografia. Skoro etnografia. Nie chcę definiować etnografii, jedyne chcę powiedzieć tyle, że to moje zainteresowanie, nazwijmy to aktywnościami miejskimi czy sportem miejskim, wiąże się z tym, że pracując w Muzeum Etnograficznym przez cały czas stykam się z ludźmi, którzy przychodzą
przychodzą i odwiedzają muzeum, przez cały czas traktują je jako właśnie nośnika kultury, to co my nazywamy ludową. Natomiast muzeum etnograficzne nie tylko bada lud, albo nawet tylko bada lud, ale nie tylko na wsi, ale też i w mieście. A dwa, jest odbierane historycznie. Dla mnie etnografia historyczna nie do końca jest. Ja angażując się w etnografię, angażując się na przykład właśnie w badania sportów miejskich, nie badam ich historycznie, tylko rozmawiam z ludźmi, którzy aktualnie którzy aktualnie uprawiają ten rodzaj sportu albo ten rodzaj aktywności i mi o nim opowiadają. Ja oczywiście potem mogę sobie do tego dołożyć różne teorie naukowe, nie wiem, myśleć o nich jako o plemionach czy neoplemionach, myśleć o nich w kategoriach Goffmana i tak dalej, ale to w tej chwili jest nieistotne dla samej kolekcji etnograficznej. I teraz przechodzimy do, to będzie ta krótsza część, ale przechodzimy do właśnie połączenia tych trzech przestrzeni, czyli przestrzeni miasta, sportu / aktywności i etnografii. Otóż miasto jako takie wymusza na użytkowniku, wyobraźmy sobie deskorolkowca, człowieka, który jeździ na deskorolce, pewien sposób działania. To nie, dla niego chodnik nie jest chodnikiem, tylko jest rodzajem toru przeszkód. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z drugim organizatorem konferencji, który akurat siedzi przy stoliku. On jest akurat rolkarzem i potwierdził tą moją, znaczy to nie do końca jest intuicja, bo to oczywiście też wypływa z rozmów z deskorolkarzami, ale on potwierdził, że dla niego też wyjście na ulicę jest poszukiwaniem przedmiotów, które dla niego będą wyzwaniem. W sensie barierki, murku, miejsca, z którego może zeskoczyć. Co jeszcze? Kolejna taka zabawa. Parkour. To jest na przykład przemieszczanie się w konkretny sposób po konkretnej przestrzeni i nadawanie jej po pierwsze charakteru, a dwa wykorzystywanie ta przestrzeń wymusza na nas określone działania. I teraz tak, w te miejsca, oczywiście tutaj jeszcze możemy powiedzieć o na przykład BMX-ie, który jak najbardziej też w mieście, bo te przeszkody w mieście są, jakieś postumenty pomników. Możemy powiedzieć o slackline'ie, to jest takie rozpinanie liny pomiędzy dwoma drzewami i wyczynianie na nim przeróżnych dziwnych harców. Czy o, tutaj w cudzysłów powiem, o grze korporacyjnej, czyli Zośce. Znam, dlaczego mówię grze korporacyjnej? Ze względu na to, że znam wielu i wiem, że oni też znają kolejnych ludzi, którzy w przerwach swojej pracy w korporacjach wychodzą popykać w Zośkę. Czyli w taką szmatkę wypełnioną piaskiem albo jakimś ziarenkiem, no i po prostu ją sobie podają. Tutaj jeśli ktoś chce głębiej sięgnąć, to może w internecie jest dostępny tekst profesora Wasileckiego o Zośce i skąd ona przyszła. Oczywiście jest to, on jest lekko z przymrużeniem oka, ale jest jak najbardziej przyjemny. Ale cóż, i wracamy. Miasto, i teraz miasto, w którym ja funkcjonuję i te sporty. Miasto wobec tych sportów ma przynajmniej, działa przynajmniej w dwojaki sposób. Albo je ruguje w ogóle i ich nie akceptuje, uważa to za rodzaj wandalizmu. Ewentualnie, jeśli zmuszone jest je uznać ze względu na popularność tego sportu i dosyć dużą liczbę praktyków, tak to nazwijmy. I teraz tutaj wchodzi aspekt przestrzeni publicznej. Ze względu na to, że wielu w sumie młodych ludzi w Polsce
ten najbardziej popularny tak zwany sport, sport miejski, czyli deskorolka, zadomowił się mniej więcej na początku lat 80. i od tego momentu przeżywa pewne wzloty i upadki. Natomiast sam jako taki wyrósł pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych, był związany też z rewolucją, bo powiem rewolucja kulturalna, ale tutaj wiadomo o co chodzi, o ruchy hipisowskie i wiele innych sprzeciwów wobec zastanej rzeczywistości. I wspólna przestrzeń, a znajdują się współcześnie militanci, czyli aktywiści, którzy walczą o to, żeby ta wspólna przestrzeń była dla każdego. I dla tego przechodnia, i dla parkurowca, i dla rowerzysty, i dla rolkarza. No i tutaj następują pewne zgrzyty. I to jest problem, który nie do końca muzeum interesuje, bo muzeum jest wejdzie bardziej, ale w opis tej sytuacji i w to, jak człowiek będzie wykorzystywał te przestrzenie, ewentualnie mogłoby się zainteresować procesem dochodzenia do jakiegoś tam rodzaju konsensusu. Natomiast co może w sporcie miejskim muzeum zainteresować? Jak najbardziej to, że on sam w sobie się zmienia. Rozmawiając z deskorolkarzami, którzy wciąż jeżdżą na desce, ale robią to od lat 80., oni mają zupełnie inną postawę od tych, których oni teraz uczą jeździć. To jest też jeden z aspektów, że bardzo często to przechodzi z jednej osoby na drugą, z ojca na syna, czy z matki na córkę, z matki na syna. Proszę? Tak jest. Może nie ustny. Więc on ma taki charakter. Poza tym, znaczy na pewno miał kiedyś. I oczywiście to nie musi być matka, córka, to może być przyjaciel, nie wiem, brat, kolegi i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to kontakt bezpośredni, relacja bezpośrednia. Współcześnie natomiast ma to bardziej charakter już nie odbierania pewnego rodzaju postawy ze względu na to, że kontakt był jeden-jeden, tylko odbierania pewnego odbierania pewnych umiejętności. Taka szkoła, że umiem zrobić jakąś ewolucję, no i już przynależę do tego środowiska. Wydaje mi się, że ta zmiana jest jak najbardziej czymś do zachowania właśnie i powiedzenia o tym, że społeczeństwo właśnie między innymi w taki sposób się zmienia. Dwa, jest ogromne możliwości zachowania tego typu zachowania, zabezpieczenia tego typu działań i aktywności dają nam możliwości techniczne w sensie wideo, audio, czy aparaty fotograficzne, bowiem sami użytkownicy deskorolki, czy sami parkurowcy, czy sami ludzie jeżdżący na BMX-ach się filmują i puszczają to w jakże popularnym, prawda, na przykład serwisie YouTube. To wystarczy to zobaczyć, a potem przyglądnąć się temu i to by była ta praca, nazwijmy to etnografia muzealnika, właśnie tego typu zbieranie. Potem można mówić o pracy antropologa, który poszukiwałby tam jakichś, nie wiem, może mitów, czy właśnie jakichś postaw, ewentualnie jakichś ustalonych chwytów, kadrów i tak dalej. Bo tyle tylko, że to już byłby ten proces kolejny, czyli proces nie kolekcjonowania, tylko proces analizy kolekcji. I w ten sposób właśnie według mnie może Muzeum Etnograficzne wkroczyć w miasto i pozwolić sobie na badanie rzeczy, zastanawianie się, ewentualnie inwentaryzowanie rzeczy, które no, wydają się nie przystawać do tych w kategorii, w jakich my rozumiemy, czym jest etnografia. I w sumie to tyle. I teraz jedno usprawiedliwienie
Dlatego nie ma fotografii, bo wiem, że państwo, wiem, że po naszym spotkaniu idziemy na spacer i polecam państwu przyglądnąć się chodnikom, krawężnikom, różnym murkom i zobaczyć, czy są tam ślady użytkowania. Podejrzewam, że nie ma, bo wiem, że miasto Kraków dosyć mocno dba o to, żeby nie było. Natomiast ja jestem z Krakowa, ale przyjechałem akurat z Warszawy. W Warszawie jest ciągła batalia pomiędzy dwoma opcjami, pomiędzy użytkownikami przestrzeni miejskiej a miastem. Są tak zwane w murkach, nawet na schodach stawia się tak zwane stopery, żeby oni nie mogli po tym jeździć. A, o jednym nie powiedziałem, a o czym miałem powiedzieć? Mówiłem o tych przejściach podziemnych i tak dalej. To też są wyzwania, bo tak, ja po tym sobie zejdę albo poczłapię, natomiast on to traktuje jako rodzaj ewolucji. Dla dyskorolkarza, rolkarza, BMX-owca to jest znowuż jakiś konkretny, no to będzie jakiś konkretny sznyt na jego charakterze sportowym, że zeskoczył z tego miejsca. I w sumie tego nie widzę, to oglądam i dostrzegam w Polsce, natomiast normalne to jest, jeśli patrzę, normalne to jest na Zachodzie. Ja nie też zaznaczam, że nie odkrywam Ameryki. Muzeum w Marsylii ma tego typu kolekcje na przykład. A to jest muzeum, które wcześniej było, nazywało się Musée de l'Homme i podzieliło swoje zbiory na bardziej etnograficzne i bardziej archeologiczno-historyczne. Dziękuję. Panie Aleksandrze, bardzo, bardzo dziękujemy. A przed nami nasza miła gospodyni, pani doktor Magdalena Kwiecińska. Myślę, że warto jeszcze raz podziękować jej za to, że nas zwołała tutaj brawami też na początek wystąpienia. Madziu, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Oczywiście reprezentuję gospodarzy, czyli Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kolekcja Pawła Lechowskiego, Dziedzictwo Romów w Krakowie i Magdalena Kwiecińska. Kolekcja Pawła Lechowskiego, która dotyczy dziedzictwa Romów tutaj w Krakowie, jest kolekcją prywatną. Paweł Lechowski jest taką znaną osobą w Krakowie tutaj, w środowisku przede wszystkim etnologów. I jest osobą taką, mam wrażenie, trochę niedocenioną, bo właśnie jest znany wśród takiego środowiska ekspertów, natomiast to, co on dokonał i do czego doprowadził właśnie do stworzenia niezwykłej kolekcji, to pomyślałam sobie, że ta konferencja będzie doskonałą okazją, aby o tym powiedzieć w kontekście niematerialności także, niematerialnego dziedzictwa tej kolekcji. Paweł Lechowski z wykształcenia jest etnografem i bywa ekspertem i doradcą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kwestii Romskich. Uczestniczy w programach edukacyjnych i integracyjnych oraz angażuje się w działalność różnych organizacji promujących kulturę cygańską. Bierze udział w licznych konferencjach, a jego opinie są cytowane w raportach European Roma Rights Center. Paweł Lechowski interesuje się kulturą romską od lat 60. Tutaj jest jedno ze zdjęć już tak troszkę do przodu, pokazujących mieszkańców Romów, których Paweł przygarnął i którzy zamieszkali u niego w latach 90. Ale od lat 60. Paweł interesuje się kulturą romską. W latach 70. wraz z Adamem Bartoszem, późniejszym wieloletnim dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Toruniu, zorganizował pierwszą taką wystawę czasową poświęconą cyganom w kulturze polskiej. W Tarnowie, Muzeum Etnograficznym, tak. W latach 70. Paweł pracował w tym muzeum etnograficznym i pozyskiwał eksponaty, w szczególności właśnie do działu kultury romskiej. Tutaj teraz poproszę o włączenie filmu, który będzie w tle, który będzie taką ilustracją do tego, co będę mówić. Jest to taki film, etiuda, dokument zrealizowany przez rumuńskiego reżysera
Roberta Lakatosza, pokazujący pokój gościnny Pawła Lechowskiego, który przyjął do siebie właśnie migrantów z Rumunii. Więc 10 lat później, już w latach 90., Paweł zaczął tworzyć własną kolekcję, nie pracował już wtedy muzeum, której powstanie tej kolekcji zbiegło się w czasie właśnie z dużą migracją w latach 90. rumuńskich Romów do Krakowa. Więc zbiory Pawła są efektem ubocznym pomocy, której wówczas udzielił on migrantom. Organizował te osoby, które Państwo widzą tutaj w tym filmie dokumentalnym. Organizował im opiekę lekarską, załatwiał opiekę prawną, szukał miejsc, gdzie mogliby się zatrzymać, zwłaszcza w zimie. Tłumaczył ważne sprawy z języka Romani i na język Romani, bo dzięki właśnie swoim gościom nauczył się tego języka. I tak znajomość z Romami rozwinęła się następnie w przyjaźń. W latach 90., od 1994 roku do 2000, czyli przez 6 lat, w jego mieszkaniu w Krakowie żyła kilkupokoleniowa rodzina romska. To są Romowie z Rumunii, która liczyła ponad 20 osób. Wśród nich była kobieta chora na raka. Tutaj jest na tym filmie właśnie pokazana ta rodzina i takie codzienność w mieszkaniu. W 2002 roku Paweł Lechowski otrzymał nagrodę Polkulu. Tu chcę przypomnieć, że Polkul Foundation jest to nagroda, którą otrzymują ludzie w szczególny sposób zaangażowani w działalność społeczną, często na poziomie lokalnym. I tak zainteresowanie Pawła Lechowskiego odmienną kulturą, które przerodziło się w pasję, w konsekwencji dało podstawę największej prywatnej kolekcji w Polsce. W literaturze fachowej możemy znaleźć takie określenia na kolekcjonerów, że jest to niegroźne szaleństwo, akt twórczy, niekończący się proces, zamiłowanie, nieustanne poszukiwanie i dokonywanie wyborów. Zgromadzone rzeczy w danej kolekcji łączy głębokie nasycenie emocjami, czynnik duchowy i fakt bycia świadectwem historii. Więc tą niematerialną wartością kolekcji, czyli ową substancją przedmiotów, tą częścią znaczącą, jest symboliczny potencjał, na który składają się właśnie dziedzictwo materialne, czyli zebrane rzeczy w określonym miejscu, czasie i celu. Są to niematerialną wartością kolekcji, są zapisane w rzeczach sensy i informacje o procesie ich powstania. I tak tutaj właśnie można się odnieść do konwencji UNESCO z 2003 roku o tym, że właśnie każda kolekcja, znaczy muzeum, które kolekcjonuje, zbiera zjawiska kulturowe, zajmuje się dziedzictwem ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. I tu kolekcja Pawła Lechowskiego jak najbardziej wpisuje się właśnie w konwencję to, co jest właśnie wpisane, zapisane w odniesieniu do niematerialnego dziedzictwa. Ale chciałam jeszcze powiedzieć tutaj o sytuacji w Polsce. Otóż działania na rzecz, znaczy takie postrzeganie kolekcji w kontekście materialności i niematerialności, o czym przed chwilą powiedziałam, było już znane w Polsce, było już praktykowane w Polsce od lat 20. XX wieku. Etnolog i muzealnik profesor Anna Nadolska-Styczyńska zauważa, że postrzeganie rzeczy w ich materialnym i niematerialnym aspekcie jest w muzealnictwie etnograficzną oczywistą koniecznością. Więc nie jest to nic nowego. Tutaj działania, wrócę do prezentacji. Ratyfikowanie konwencji przez Polskę tylko uprawomocniło taki właśnie sposób patrzenia na kolekcję. I tak w latach 20. tutaj Kazimierz Moszyński zwracał już uwagę na ważny aspekt człowieka, który tworzy daną kolekcję. Następnie w latach 30. Cezaria Buduendy, Kurtenej Ehrenkreuz, Jędrzejewiczowa
mówiła, nie interesowało jej jedynie fizyczność obiektów, ale właśnie jego pełny kontekst kulturowy. Jej myśl była kontynuowana następnie po wojnie przez Marię Znamierowską-Pryferową w Toruńskim Muzeum Etnograficznym. Kolekcja, takie właśnie cechy, o których tutaj wspomniałam, posiada kolekcja Pawła Lechowskiego, które jest dziedzictwem Romów w Krakowie. Dziedzictwo, które zmienia swoje nieco znaczenie. Obecnie w najnowszej swojej pracy Krzysztof Kowalski uważa, że dziedzictwo jest ważnym elementem kulturowej tożsamości. Jego nowe ujęcie ukierunkowane jest na człowieka, więc nie na to, co ktoś posiada, ale kto posiada, czyli kto tworzy te kolekcje. Liczba kolekcji, które odnoszą się do dziedzictwa Romów w Polsce, jest bardzo mała. Dzielą one się, można je zasadniczo podzielić na te prywatne i publiczne, czyli stanowiące przede wszystkim część zasobów muzealnych. Prywatne Cyganiana są bardzo nieliczne i znajdują się, są one w zbiorach zarówno Romów, jak i Gadziów, czyli nie Romów. Natomiast kolekcja właśnie Pawła Lechowskiego stanowi dziś największą w Polsce kolekcję ukazującą dziedzictwo Romów z Europy Środkowo-Wschodniej, związaną bezpośrednio z kulturą materialną i zarazem duchową. Istotnym bodźcem do podjęcia przez Pawła Lechowskiego w 1990 roku decyzji o kolekcjonowaniu stała się znaleziona ikonka przedstawiająca Matkę Boską. Znalazł on ją na opuszczonym koczowisku na peryferiach Krakowa i do dziś traktowana jest przez Pawła jako talizman. Został jej nadany numer inwentarza pierwszy. Obecnie kolekcja liczy około 400 zinwentaryzowanych przedmiotów, wykonanych lub użytkowanych przez Romów, które tworzą tematyczne zespoły. Więc są to romska sztuka plastyczna, cygańskie rzemiosło, wyroby użytkowane przez Romów, więc instrumenty muzyczne, ubiór i biżuteria, przedmioty świadczące o obecności Romów jako inspiracji w kulturze społeczności większościowej. Więc sztuka plastyczna, pocztówki, nuty i śpiewniki nawiązujące do motywów muzyki cygańskiej. W kolekcji są także nagrania dźwiękowe, muzyka utrwalona na kasetach i płytach winylowych, opowiadane bajki na motywach cygańskich, filmy o tematyce cygańskiej, audycje radiowe i telewizyjne. Są archiwalia w postaci kilku urzędowych dokumentów. Są liczne fotografie, pocztówki, bogata literatura fachowa z zagranicy, z Polski i zagranicy, także w języku romani. Ponadto w zbiorach są liczne afisze informujące o różnych spotkaniach dotyczących kultury romskiej. Odczytach, prelekcjach, imprezach i występach z udziałem cygańskich zespołów itd. W kolekcji znajdują się przedmioty pochodzące nie tylko z Polski, ale również z krajów bałkańskich, z Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Albanii, ze wschodu, z Rosji, Ukrainy, z zachodu, Hiszpanii oraz ze Słowacji. Spośród różnych zespołów znajdujących się w kolekcji Pawła Lechowskiego na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje ubiór ze względu na jego niepośrednią rolę w kulturze cygańskiej. Odzież kobieca i męska, poszczególne jej elementy i sposób ubierania się związany jest ściśle z tradycją, która podyktowana jest kulturowymi zakazami i nakazami zawartymi w przyjętym kodeksie postępowania Megaripen. Już sam ów kodeks Megaripen można określić jako właśnie niematerialne dziedzictwo kulturowe Romów, kultury romskiej. Ubiór zawsze był swoistym wyrazem romskiej identyfikacji kulturowej. Romowie raczej nie wytwarzali ubiorów na własne potrzeby, czasami przerabiali je lub dostosowywali do lokalnych gustów i znaczeń. Wiadomo, że często dostosowywali się do wartości bytowych, do warunków bytowych na wsi i w mieście. Upodabniali po prostu styl odzieży do grupy większościowej, z którą żyli. Kolekcja romskiego ubioru była systematycznie powiększana. Jest systematycznie, ona jest nadal żywa. To jest żywe, niematerialne dziedzictwo. Jest nadal ta kolekcja powiększana.
I na różne sposoby, poprzez dar, zakup lub nabycie porzuconych elementów. Ubiór w kulturze romskiej jest bardzo zróżnicowany. Nawet w obrębie jednej grupy romskiej jest ta wyraźna różnorodność. Natomiast zasady etyki obowiązujące kobietę, bo tu będę chciała omówić przede wszystkim ten ubiór kobiecy w kolekcji Pawła Lechowskiego, więc te zasady etyki pozostają stałe. Więc zgodnie z tradycją zabronione są krótkie spódnice, spodnie, głębokie dekolty, odkryte włosy u kobiet zamężnych, krótkie włosy u wszystkich kobiet. W kolekcji Lechowskiego znajdują się głównie ubrania pochodzące z Polski i Rumunii. Liczba egzemplarzy pozwala skompletować od 8 do 9 pełnych ubiorów kobiecych, 2 dziecięce i 1 męski. Szczególnie zainteresował mnie ubiór kobiecy ze względu na jego właśnie to obwarowanie megaripen, o którym przed chwilą wspomniałam. Zbiór tego ubioru kobiecego tworzą bluzki, spódnice, fartuchy i chusty. Niektóre egzemplarze są w całości uszyte przez cyganki, inne są przerabiane lub są zakupione na bazarach, poprawiane według gustów i upodobań romskich kobiet, w jakiś sposób są dostosowane do społeczności, w której żyją cyganki. Spódnice, bluzki, kamizelki są wielobarwne, posiadają liczne błyszczące elementy. Tu są kilka przykładów właśnie spódnic romskich, zakupionych lub przerobionych przez Romki. Fartuchy z widocznymi numerami inwentarzowymi. Paweł wszystko starannie zapisuje w swoim zeszycie i oznacza. To jest właśnie bluzka i kamizelka, które pozornie mogą sprawiać wrażenie, że są przypadkowe. To jest właśnie przemyślany styl romski, to co tutaj widzimy. Ta wielobarwność, kwiaty. To są bluzki zakupione na przykład w second handzie, które odpowiadają gustowi Romek. Chusty. I tutaj chciałam powiedzieć jeszcze o jednym ważnym, właściwie dwóch elementach ważnych w tej kolekcji, które też zawierają w sobie ten potencjał niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Otóż są to romskie posoci, czyli tak zwane kieszenie złodziejskie. Paweł ma ich kilka w swojej kolekcji. Tak jak Państwo tu widzą na tej fotografii, są to takie kieszenie, które cyganki przewiązują w talii tasiemkami i są one zakładane pod fartuch lub pod wierzchnią spódnicę. Romki noszą kilka spódnic. To jest też oczywiście związane z tym megaripen, z pojmowaniem czystości bądź nieczystości, oczywiście kulturowej nieczystości. I teraz te przedmioty, które Romki noszą w tych kieszeniach, w tych posoci, one są zabezpieczone przed skalaniem, ponieważ ta dolna część kobiecego ubioru, w ogóle kobiecego ciała w kulturze romskiej jest postrzegana jako nieczysta. I rzeczy, które są noszone w tej kieszeni, są chronione, ponieważ się właśnie w niej znajdują. Kolejnym elementem też bardzo interesującym, która jest w kolekcji Pawła i która też jest dopełnieniem stroju ubioru Romów, jest biżuteria, która jest integralną częścią ubioru Romów. Jest ona różnorodna i wynika z kontaktu z wieloma kulturami na przestrzeni wieków na skutek nomadycznego trybu życia. W stylizacji biżuterii można jednak zauważyć pewne cechy wspólne. Jest to niewątpliwie podobieństwo do biżuterii hinduskiej w sposobie noszenia i wykorzystywanego materiału, z której jest ona wykonana. Preferowane jest złoto i srebro. W motywach zdobniczych jest taki charakterystyczny element, jest to elementy okrągłe w kształcie monety lub bezpośrednio wykorzystywanie monety jako element właśnie w biżuterii. Jest to nawiązanie do symbolicznego znaczenia
kręgu kształtu, który ma symbolizować obfitość, ma odniesienie do słońca i symbolizuje obfitość i szczęście. Oryginalność i wiek monet nie są ważne, chociaż te z wizerunkiem władcy były pożądane szczególnie z podobizną cesarzowej Marii Teresy. To są informacje, których wiem, jak byłam w Republice Czeskiej, w muzeum w Brnie, tam jest największe muzeum kultury romskiej, bardzo interesujące i właśnie tam się dowiedziałam o tym fakcie, że właśnie podobizna cesarzowej Marii Teresy jest szczególnie pożądana jako element biżuterii. Postrzegano, powiem, te wizerunki cesarzowej jako niosące szczególne funkcje ochronne. Popularne są także dukaty z austriackim cesarzem Franciszkiem Józefem. I tak właśnie w kolekcji Pawła Lechowskiego znajduje się jeden taki sygnet z wizerunkiem Franciszka Józefa z dukatem. Jest niezwykła historia, znaczy jest interesująca historia tego sygnetu, ponieważ sygnet ten otrzymał Paweł Lechowski od rumuńskiego Roma, który mu go ofiarował w ramach rewanżu za pomoc, którą Paweł mu udzielił w latach 90., gdy tutaj uciekł. Przyjechał do Polski na skutek przemian politycznych, po prostu upadku totalitaryzmu Ceaușescu w Rumunii. I stąd ta duża fala do Polski i do Krakowa. Tutaj na tej fotografii widzimy jeszcze Roma, który ma ten sygnet na palcu, a później go przekazał dla Pawła. Więc na każdą kolekcję, chciałam już tak na zakończenie powiedzieć, na każdą kolekcję należy spojrzeć jako dziedzictwo materialne, czyli te konkretne rzeczy, ale nie należy zapominać o tym dziedzictwie niematerialnym, czyli kulturowym kontekście. To jest dopiero pełne postrzeganie kolekcji, pełne rozumienie znaczeń rzeczy, które kolekcjoner zbiera. I tak właśnie okoliczności historyczne, ten kontekst, o którym tutaj mówię, czyli okoliczności historyczne lat 90. sprawiły, że w Krakowie zaistniała właśnie taka możliwość, czyli podjęcia przez Pawła Lechowskiego konkretnych działań, aby zachować dziedzictwo Romów właśnie w określonym kontekście i czasie. Więc to jest w tym momencie zachowana część historii Krakowa w tej kolekcji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ciekawe wystąpienie i pani doktor Kwieciński, ale także wszystkich referentów. Madziu, mam dla ciebie dobrą wieść. Jest pół godziny, mamy pół godziny na, tak? Dobrze mówię? Do 17 dyskusja, no to nawet więcej, 3 kwadranse na dyskusję. Tak, bardzo, bardzo prosimy w takim razie o dyskusję. Jest ten czas, abyśmy porozmawiali na temat wszystkich dzisiejszych wystąpień, nie tylko tych z sesji poobiedniej. Bardzo, bardzo prosimy, zachęcamy do zadawania pytań czy zgłaszania uwag. Dziękuję. I tutaj kilka było takich wystąpień, bardzo dla mnie ciekawych, w których właśnie było wspomniano o tym, że dość często tradycje ludowe właśnie w pewnym czasie były przerwane. I potem już w czasach socjalizmu były już na nowo odrodzone. I chciałabym właśnie zapytać, nie znam, kto właśnie z dzisiejszych prelegentów będzie chciał na to odpowiedzieć, ale dla mnie to jest bardzo interesujące, na ile tutaj państwo myślicie o tym, jaką właśnie rolę odgrywało państwo w tym właśnie ponownym takim odrodzaniu tych tradycji, jak te tradycje były wykorzystywane w tym zakresie socjalizmu państwowego i właśnie czy też jakoś na to patrzycie z tej strony, że właśnie żeby jakoś łączyć w tradycji, w badaniu tych tradycji właśnie ciągłość i też jakby continuity i discontinuity. So thanks. No myślimy, do kogo to pytanie było skierowane.
Kto z Państwa czuje się, oprócz Andrzeja Szoki, kto się czuje wyraźnie? No, wśród innych chciałabym zapytać Aniu Jerin o tym, ale także jeszcze kilka innych osób tutaj mówiło o takich tradycjach ludowych, zanikających, a potem jeszcze raz odrodzanych w czasach socjalizmu. If I tell something about what happened in Slovenia after the Second World War, most of the festivities that were connected with the church, they were of course not allowed to be performed in open space, only in families, inside of the churches and so on. But at the end of the 80s, when the system started to change, in fact, from on the one side there was the system, but on the another side also the communities. So they strongly started to revival or their local traditions, and perhaps this was connected as well with the European connections, because somehow people were afraid they will lose their identity, let's say. So I think it was connected also with that, trying to keep their local tradition, although they became the part of larger society. Yeah. W przypadku Krakowa chyba i krakowskich tradycji, laikonika i także szopkarstwa krakowskiego, to chyba nie możemy mówić o odrodzeniu w okresie socjalizmu. Raczej tutaj mamy do czynienia z ciągłością, a to zaangażowanie instytucjonalne pojawiło się już przed wojną zdecydowanie i nawet te same osoby były zaangażowane przed wojną i potem nawet w tym systemie nowym po wojnie socjalistycznym one się odnalazły tam, często w nowych funkcjach. I może Kraków miał trochę pod tym względem też szczęście, można powiedzieć, że osoby, które czuły to przed wojną, też mogły się tym zająć po wojnie. Więc w przypadku Krakowa, przynajmniej jeżeli mogę mówić za ten teren, chyba była troszeczkę wyjątkowa sytuacja też w Polsce, wśród dużych miast. Przepraszam, ja tylko chciałam, bo przyszedł Paweł Lechowski, więc bohater mojego wystąpienia, więc się cieszę bardzo, w razie czego... Są pytania, to bezpośrednio można też do kolekcjonera. Nie wiem, w którą stronę mam się ustawić, bo nie chciałabym do kogokolwiek być tyłem. Najpierw może zacznę spróbować, chociaż ciężko jest odpowiedzieć na pani pytanie, dlatego że usiłowałam sobie zrekapitulować moją wiedzę na temat właśnie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tego, czym na co dzień się zajmuję w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. I przyznam się, że ciężko mi jest znaleźć takie właśnie przykłady tego odradzania się właśnie w czasach socjalizmu jakichkolwiek zamarłych, dawnych właśnie tradycji. Raczej była to w tym czasie pewnego rodzaju właśnie jakby walka pomiędzy sferą świecką a sferą religijną. Raczej te, które tradycje przetrwały, które były związane właśnie z Kościołem, starano się zniwelować ten wymiar właśnie religijny na to miejsce, wprowadzając treści świeckie. I tutaj rzeczywiście można się też odwołać do tej tradycji krakowskiego laikonika chociażby, gdzie właśnie tę legendę, którą nie wiadomo, czy Majeranowski wymyślił, czy ona rzeczywiście
była dawniejszą legendą o tym napadzie tatarskim, ale pozostała związana z obchodem Lajkonika, szczególnie mocno właśnie akcentowano i podkreślano w czasach socjalizmu, żeby zniwelować jakikolwiek związek ze świętem Bożego Ciała. Ponieważ rzeczywiście ten obchód Lajkonika kiedyś był częścią jednej z procesji Bożego Ciała. I tutaj nawet właśnie do dzisiaj wielu dziennikarzy mówi, no gdzieś tam czwartek po Bożym Ciele, prawda, a nie, że oktawa Bożego Ciała, kiedy również odbywają się właśnie procesje. Ale to jest tylko jeden element, który dotyczy dalszych kwestii, które chciałabym poruszyć. Tutaj, ponieważ akurat odpowiadałam, próbowałam przynajmniej częściowo odpowiedzieć pani na to pytanie, to chciałabym tylko powiedzieć jakby moje odczucie. Może nie do końca zrozumiałam pani intencje, pani wypowiedzi, ponieważ padło coś takiego, że te osobne obchody, barburki, czyli knajpy piwne organizowane, gdzie wyłącznie znajdowali się mężczyźni oraz combry babskie, gdzie tylko i wyłącznie uczestniczyły w tym kobiety, to właśnie jakby zostały wywołane czy podsycone w czasach komunizmu. Natomiast w tej chwili wraca się i bardziej akcentuje się ten aspekt obchodzenia tych świąt w rodzinie, w gronie rodzinnym, wspólnym, bez tej rozdzielności. No więc tutaj z tego, co przynajmniej mnie jest wiadomo, ta właśnie rozdzielność to jest jeszcze właśnie ta najdawniejsza właśnie tradycja, gdzie mężczyźni właśnie w swoim gronie świętowali, gdzie również odbywały się wtedy i skoki przez skórę, i przyjmowanie do grona, wszelkie praktyki inicjacyjne młodych adeptów górnictwa, a z kolei combry babskie to przecież też i wkupne do bab, prawda, i też właśnie przynależne temu, no a świętowanie rodzinne no jakby było, jakby szło drugim torem. Tutaj przy okazji to, co się mniej więcej też wiąże, chciałabym do pana Grzegorza, pana doktora Grzegorza Studnickiego, który mówił o chochole, prawda, o paleniu chochoła, tak. Bardzo to było interesujące i wszelkie zresztą, gdzie napotykam takie akcje oddolne, gdzie właśnie jest, znajduje sobie społeczność jakiś element, który tę społeczność spaja, która żyje tym właśnie elementem. Tutaj przypominam sobie miasteczko Bęż w Belgii, gdzie wokół karnawału, też zresztą wpisanego na listę niematerialnego dziedzictwa, to miasteczko po prostu ci ludzie żyją przez cały rok. Tym właśnie karnawałem. I tutaj bardzo dobrze, że właśnie znaleziono sobie właśnie taki element tego judosa, ale zafrapowała mnie jakby jedna kwestia, z którą spotkałam się kiedyś w jakichś notatkach prasowych, które się pojawiły, o Rudniku nad Sanem, gdzie również jest ten, prawda, ten sam obrzęd związany z Judaszem, gdzie również Kościół wystąpił z krytyką. Zaczęli się odcinać od takich praktyk. No i tutaj chciałam zwrócić uwagę na pewnego rodzaju paradoks. Takie palenie i topienie kukieł słomianych na wiosnę, powszechne w całej Europie, te wszystkie marzanny, prawda, nawet właśnie w Belgii, Bonhomme d'Hiver, mnóstwo tego jest w całej Europie, to praktyki przedchrześcijańskie, które Kościół zaadoptował, włączając je w obrzędowość świąt Wielkiej Nocy i nazywając po prostu Judaszem. No i paradoksem jest, że teraz Kościół się od tego odwraca. To się Kościołowi nie podoba. No i jeszcze tylko też jedna kwestia. Drobne uwagi do pani Eweliny Radeckiej, która przedstawiła nam dziedzictwo kulturowe Branowic, czyli osadzanie chochoła. No, z tego co wiem, to jednak zaściełanie izby słomą podczas świąt Bożego Narodzenia
To jest praktyka, która była powszechna na polskiej wsi i też wiąże się z praktykami przedchrześcijańskimi, którym też Kościół katolicki nadał późniejsze znaczenie. Bardziej bym tutaj oczekiwała na przykład, żeby powoływano się na Włodzimierza Tetmajera, który bardzo ładnie opisał przybijane kopy, gwiazdy i krzyże. I również ta śpiewka, też niestety muszę Państwa rozczarować, to nie jest tylko charakterystyczne dla Bronowic, ale znana w całej Polsce o tej karczmie i o kościele. No i jak dla mnie, nie zgodziłabym się jednak z Panią, że to osadzanie Chochoła jest to niematerialne dziedzictwo wsi Bronowic. To jest właśnie coś takiego, co zostało, powstało tam na miejscu. Konkretna data była podana i wywołane zostało weselem Wyspiańskiego. I to wszystko nie tyle kręci się wokół dziedzictwa właśnie materialnego, niematerialnego Bronowic, co raczej według kreacji Wyspiańskiego. I dla mnie osobiście paradoksem jest właśnie to, że jakby symbolem tych wspólnych jakby działań stało się osadzanie Chochoła. Wydaje mi się mimo wszystko to jednak dość niefortunne. Jednak ten Chochoł to jest krzak róży odziany w słomę. Symbol niemożności, symbol jakiegoś zamknięcia, symbol braku możliwości ruszenia się. No i zresztą cytowana i śpiewana wtedy niestety piosenka "Miałeś chamie złoty róg", czyli stracone szanse. I wydaje mi się, że jeżeli Muzeum Historyczne zajmuje się teraz opieką nad Rydlówką, może mimo wszystko, chociaż zwykle staramy się zostawać w tej pozycji opisywania, a nie wpływania na to dziedzictwo. Ale jednak nigdy, tak jak nie ma tych niewinnych antropologów, niewinnych etnografów, jednak mimo wszystko nie ma, to ja jednak bym wolała, żeby to dziedzictwo niematerialne Bronowic jednak uzyskało swoje szanse, a nie jawiło się tylko w postaci tego Chochoła. Ja czując się niejako wywołaną do odpowiedzi, powiem, że nie zamierzałam ukrywać i to przebija się przy badaniu właśnie dziedzictwa Bronowic, że ich zwyczaje są typowe dla innych podkrakowskich wsi. I nie uważam tego, że to jakoś powoduje, że to staje się niematerialnym dziedzictwem podkrakowskiej wsi, ale w szczególny sposób Bronowic, dlatego właśnie, że te obyczaje były tam praktykowane bardzo długo i wciąż pamiętają o nich seniorzy, którzy właśnie o tym, na przykład ścieleniu tej słomy, mówią. Było to już wtedy, kiedy Bronowice stały się oficjalnie w 1948 roku częścią miasta. Więc te wiejskie zwyczaje były tam praktykowane nadal, nieprzerwanie, również żniwa i dożynki, mimo tego, że coraz bardziej postępował ten proces urbanizacji. Jednak nie dało się tego uchwycić, zatrzymać w Bronowicach, w których już nie było pól, więc jak można było obchodzić zwyczaje związane ze żniwami, kiedy samych żniw już nie było. Nie tylko tyle, że wjechały kombajny, ale w 97 po prostu były jedne z ostatnich żniw, nikt już po prostu nie miał pola, więc całe te obyczaje, które były ważne dla Bronowian i ważne były, tak jak podkreślałam, dlatego, że wywodziły się z tej tradycji wiejskiej, ale też literackiej. Co do samego Chochoła, osadzenia Chochoła, czy jest to fortunne, czy niefortunne działanie, które zaproponowała wtedy rodzina Rydlów, a więc oni traktują to jako swoje niematerialne dziedzictwo, Rydlowie jako jednostki, ta najmniejsza grupa społeczna wskazana w konwencji UNESCO, przy pomocy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Chochół jest tym symbolem, oczywiście, że interpretowanym jako symbol śmierci i martwoty,
ale jednak umrzeć musi, co ma żyć. I jest to też symbol zabezpieczenia i ochrony, bo przecież ten chochuł okrywa tą różę po to, żeby ona mogła później zakwitnąć. Więc znaczenie chochoła, o którym nie chciałam mówić w swoim wystąpieniu i osadzania chochoła jakby tego interpretacji, bo tu wchodzimy już na grunt interpretacji jakby symbolu wywiedzionego i z tradycji ludowej, bo chochoły stały na polach już bardzo dawno i umiejętność ich postawienia, zaplecenia też była istotna. Później jakby palenie tych chochołów na wiosnę, mniej lub bardziej obrzędowe. I dodatkowo jeszcze znaczenie, które nadał temu Wyspiański, identyfikując siebie z tym chochołem po części i dając literaturoznawcom szerokie pole do badań nad tym, z czym jest chochół i co oznacza i czy jest właśnie tym symbolem raczej pesymistycznym czy optymistycznym. Ciężko tutaj z tym po nim rysować, bo każdy może to spojrzeć indywidualnie. Jednak społeczność lokalna Bronowic, która już od prawie 50 lat osadza tego chochoła, już samemu temu osadzaniu chochoła corocznie i przygotowywaniu się do tego, chociażby przez to, żeby zabezpieczyć tą słomę, o czym mówił też nasz kolega tutaj, wymaga pewnych działań, starań i zabiegów. Oczywiście, że śpiewanie pieśni Miałeś chamie złoty róg, czy śpiewka że o kościele jest typowa dla innych, również dla innych podkrakowskich wsi, ale jest też pełno tych typowo bronowickich tych przyśpiewek, które zmodyfikowane są śpiewane też w Mednikach czy w innych miejscowościach. Jednak to, że one są tożsame dla innych podkrakowskich wsi, nie sprawia, że nie są jakby tym niematerialnym dziedzictwem Bronowic, ponieważ oni nadają im swoje znaczenie i takim, myślę, na pewno niematerialnym dziedzictwem, które niestety już odeszło dla Bronowic i nie da się go chyba wskrzesić, chociaż może, jest obrzędy weselne, typowo bronowickie, które nie są spotykane w żadnej innej pokrakowskiej wsi, bo żaden mieszkaniec innej pokrakowskiej wsi nie jechał na swój ślub do Kościoła Mariackiego. To niematerialne dziedzictwo próbuje się odtwarzać teraz podczas święta ulicy Tetmajera, kiedy uroczysty korowód przemierza do rynku, chociaż to się wiąże też z innymi religijnymi procesjami właśnie bronowian do centrum Krakowa. Ja chciałabym wtedy w tym referacie, też nie chciałam się nad tym dłużej pochylać, ale myślę, że to osadzanie chochoła, właśnie to takie bardzo młode niematerialne dziedzictwo, które stanowi kulminację tych obrzędów wcześniejszych, tego niematerialnego dziedzictwa, pozwala zastąpić taką dawną tą kulturę agralną Bronowic i wyrazić im w ten sposób to swoje przywiązanie do tego, co minęło, bo Bronowic wsi już nie ma. I to może też jest ten właśnie chochół, to wyrażenie tego, za czym się już tęskni, czego nie ma. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie do ciebie. Bo wiem, że to jest Prudnik nad Sanem, chyba, nie Rudnik, Pruchnik. No. Tam oprócz tego, że jest opalenie Judasza, jest zarejestrowane też to, że społeczność żydowska dotkliwie to dosyć odczuwała. Czy w Skoczowie też tak było? Jeżeli chodzi o ten... Ja sobie tak... Dobra, tam się przez... Jeżeli chodzi o Skoczów, a zresztą pamięć jest dosyć selektywna, można by powiedzieć, więc mogła zostać wyparta. Znaczy, jako tako nie było informacji, żeby przynajmniej w prasie z początku XX wieku, żeby tam, zresztą prasa nie wiem, czy by wspominała o tym, żeby były takie, powiedzmy sobie, zamieszki. Natomiast ja wspominałem, że po czeskiej, w tej chwili w jednej z miejscowości, która się znajduje w Republice Czeskiej, na tak zwanym Zaolziu, to jest część Śląska Cieszyńskiego, w granicach Republiki Czeskiej, tam Rudolf Hoffmann, opisując Judasza, tylko on troszeczkę inaczej wyglądał niż ten skoczowski, tam odnotowuje, że jako chłopcy, bo on brał to była informacja, którą on już jak gdyby też spisywał, bo to chyba w okolicach I wojny światowej w Lutyni polskiej i niemieckiej, bo to jest obecna Orłowa, to są dzielnice Orłowej w tej chwili, chodzili chłopcy
po sklepikarzach, odwiedzali również żydowskie sklepy i w tym momencie oni bardzo jak gdyby grali na tym, można by powiedzieć, tej nucie, że wyście nam naszego Zbawiciela zabili. No, oczywiście zapominając, że sam Jezus też był Żydem, ale to już jest inna bajka w tym momencie. Natomiast wracając do tego Skoczowa, bo to jest też zabawna sytuacja, krytyka Judosza wyszła ze środowisk, można by powiedzieć, konserwatywnych, wtedy to było lata 2007-2006, to było ze środowisk, mówiłem to, Liga Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska. Wtedy włączył się również, jak gdyby ksiądz też, ówczesny proboszcz, jak gdyby nie wiedział jak zrobić i później już rok później nie przyjął. Ja pokazywałem Państwu tamten filmik, on brał udział jeszcze wcześniejsze lata, udział w tych działaniach, ale najzabawniejsza sytuacja jest to, że no, oczywiście podnoszono, że to pogański zwyczaj, ale podniesiono, bo to jest ze strony środowisk katolickich, podniesiono, że to obraża uczucia społeczności ewangelickiej Skoczowa, bo trzeba pamiętać, że Wielki Piątek jest najważniejszym poza dniem reformacji, najważniejszym świętem religijnym wśród ewangelików augsburskich na Śląsku Cieszyńskim, a Skoczów ma tam dosyć sporą grupę, no, liczebną parafię, zresztą pod kaplicówką jest kościół ewangelicki. Więc to jest też taki zabawny, byśmy sobie powiedzieli, zabieg. Natomiast członkowie Towarzystwa Miłośników Skoczowa rugują ten element, powiedzmy sobie, antysemicki zawarty w tym chochole, w tym Judoszu, jako postaci związanej, no, kojarzącej się z Żydem. I raczej podkreślają, że oni pozbywają się Judasz, Judzić, czyli coś złego robić, my się tego chcemy pozbyć, on jest ze słomy, martwota, jeszcze tam się powołują na jakieś bóstwo, powiedzmy sobie, słowiańskie i w taki sposób jak gdyby próbują, powiedzmy, uciec od tej formy. Natomiast nie ma tam żadnych faktycznych, w chwili obecnej, szkoda, że filmu nie puściłem, nie ma w chwili obecnej jakichś antysemickich przy tym, byśmy powiedzieli, wypadów. To najczęściej polega na tym, że w tej słomie się ciężko chodzi, bo to jest gdzieś 3 metry powolutku. Tam dwaj strażacy idą po bokach. No i tłum dzieci z klekotkami krzyczy kle, 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 kle. I to tak obchodzą dwa razy. I tak to mniej więcej, powiedzmy sobie, tak to wygląda. Natomiast faktem jest, że o ile, powiedzmy sobie, jeszcze w latach 60. to wychodziło z parafii, można by powiedzieć, czy z budynków należących do kościoła rzymskokatolickiego, to w tej chwili jest to, powiedzmy sobie, odcięte. No i to też jest pewnego rodzaju też, można powiedzieć, manifestacja, po której stronie sceny politycznej w Skoczowie się stoi. To tak, to ma jeszcze gdyby drugie, powiedzmy sobie, dno gdzieś tam, nie? To jest taki złożony problem. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na te pytania. Drodzy Państwo, może się przedstawię. Artur Traprzyc, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. I chciałbym naszą dyskusję tak trochę uogólnić, bo mamy gości z zagranicy i chciałbym się odnieść też do tego pani pytania pierwotnego. Musimy sobie zdawać sprawę, że w tej chwili właśnie to, o czym mówimy, te różne obrzędy, to niematerialne dziedzictwo, ta lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma też taki cel ochronny, prawda? Chodzi o ochronę tradycji dziedzictwa niematerialnego i bardzo często przy takiej próbie mamy do czynienia w mniejszym bądź większym zakresie z rewitalizacją pewnych zjawisk, prawda? W naszej części Europy, tej wschodniej, tutaj właśnie koleżanka Oleszkiewicz powiedziała o tym, no tutaj była pewna jednak doktryna państwowa, która preferowała pewne obyczaje świeckie, religijne mniej. Również była też taka postawa, którą mieliśmy właśnie w tych latach tak zwanej nowoczesności, kiedy się o tych tradycjach, czy w ogóle o kulturze wiejskiej mówiło z pewną pogardą, prawda? Więc te tradycje też zanikały. Teraz jest próba rewitalizacji tego zjawiska, tych zjawisk i jak gdyby dochodzi do pewnego odnowienia tych tradycji, zupełnie w innych kontekstach,
w innych kontekstach cywilizacyjnych, kulturowych. Więc kiedy, też tutaj padło, już nie pamiętam kto to mówił, czy my czasami nie zmieniamy tych pierwotnych, prawda, sensów, tej pierwotnej symboliki, tych pierwotnych znaczeń. Wydaje mi się, że zmieniamy, no bo świat jest inny, my jesteśmy inni, inne są konteksty, również polityczne. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Ani złe, ani dobre, no po prostu takie jest. Jest inny kontekst, inne czasy, inni ludzie i inaczej te zjawiska w innej przestrzeni też się odbywają. Skoro jestem przy głosie, to też do pani mam pytanie, bo mówiła pani o liście białoruskiej, tak? To dobrze się zwracam do pani, bo może mylę. Mówiła pani o ochronie tej symboliki miast, czyli herbów, tak? To pani mówiła? Inna pani, tak? Aha, przepraszam, dobrze, bo mylę tutaj panie. To do pani w takim razie pytanie, bo to mnie też ciekawi, no bo ta heraldyka miejska, prawda? Tak dobrze zrozumiałem, że to też podlega ochronie na Białorusi w tej chwili. I tak sobie skojarzyłem, bo to jest też kontekst polityczny właśnie tych zjawisk współczesnych, bo przecież też się zmieniła heraldyka czy symbolika państwa białoruskiego, prawda? Chodzi mi o pogoń jako herb Białorusi, więc tu też mamy pewien kontekst polityczny, prawda? Że chronimy coś, rewitalizujemy coś, ale nie zawsze wszystko, prawda? Czyli też można powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w świecie demokratycznym, wolnym, ale też są pewne konwencje, które wyrażamy jasno, ale też pewne konwencje takie obyczajowe, które zbyt jasno nie są wyrażone. I tutaj też ten kontekst właśnie gender wyszedł w pani wypowiedzi, prawda? Ci górnicy, no w końcu to była jednak taka tradycja bardzo męska, prawda? A dzisiaj to jest trochę tak fopa, czy niezupełnie, prawda? Więc tu też są te konteksty, prawda, różne współczesności i na to też chyba wszyscy w tych wszystkich przykładach, jakie tutaj dzisiaj były zaprezentowane, też można odczytać te konteksty, prawda? To dziękuję. Może pani coś odpowie. Dziękuję bardzo. Muszę mówić, że przede wszystkim kiedyś my interpretujemy dziedzictwo niematerialne, my najpierw musimy zwrócić się do nośników tego dziedzictwa niematerialnego, ponieważ od ich zależy forma interpretacji najpierw. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tak trochę zamieszać w naszej dyskusji, nawiązać do tego, co pan mówił i zadać państwu takie przewrotne pytanie. Czy nie mówimy o tym, że dziedzictwo zyskuje nowe konteksty, nowe znaczenia na przestrzeni wieków? Czy nie uważacie państwo, że nie są nam potrzebne żadne listy UNESCO, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dlatego że to one zmieniają bardzo niematerialne dziedzictwo kulturowe? Prowadziłam badania w zeszłym roku, w 2015 roku, w czterech krajach karpackich. Przejechałam prawie 2000 kilometrów po miejscowościach, które są wpisane na listę, w których mamy wpisane zabytki na listę materialnego dziedzictwa kulturowego. I badałam tam niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli jakie narracje powstały wokół materialnego dziedzictwa kulturowego. I teraz okazuje się, że te nowe narracje są naprawdę rozmaite. Przede wszystkim pojawia się pod wpływem wpisu na listę materialnego czy niematerialnego dziedzictwa kulturowego takie wyjaśnienie, taka interpretacja w lokalnych społecznościach. Te lokalne społeczności są ważniejsze, są lepsze, które mają wpis na listę
materialnego czy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. No i moje pytanie, czy w ogóle my potrzebujemy takiej listy? O ile uważam, że powinniśmy dbać, opisywać, badać materialne, niematerialne dziedzictwo kulturowego, to po co nam są takie listy? Dlaczego nie możemy wpisać na listę na przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego niedźwiedników chodzących z niedźwiedziami? Ostatni ci niedźwiednicy zostali wykupieni z funduszy Unii Europejskiej. Ostatnie niedźwiedzie właściwie zostali wykupieni z rąk Romów w 2013 roku. Mamy jeszcze niedźwiedników chodzących w Albanii. Jeszcze gdzieś tam w Serbii się prawdopodobnie znajdą ze dwa niedźwiedzie. I teraz przecież to jest dziedzictwo niematerialne, profesja stara, której zapisy mamy na terenie Europy od 1000 lat. Dlaczego nie możemy wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego rytuału świniobicia od czasów starożytnych krwawa ofiara? No i teraz tak przyglądałam się tym wszystkim prezentacjom Państwa, bardzo mi się podobały, bardzo ciekawe wystąpienia, ale proszę zwrócić uwagę, co my mamy na listach niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Same wygodne przykłady. Karnawały, muzyka, stare pieśni, a to, co jest też dziedzictwem kulturowym, na przykład ubój rytualny, nie ma czegoś takiego, bo jest trudne, bo jest niewygodne, bo nie jest zgodne z wartościami współczesnej kultury. Znaczy ja najpierw sprostuję sam siebie, bo wiem, że palnąłem głupotę mówiąc tam, że muzeum to jest Muzeum Dylon. To było podzielenie Muzeum de l'Art Populaire. To jest jedno, ale muzeum to muzeum w Marsylii. A dwa, ja się z panią zgadzam w tym, że to troszkę ogranicza, ze względu na to, że ja jestem zainteresowany w badaniu kultury współczesnej. Na przykład nie mogę pozyskiwać grantów. Poprzez to, że na przykład subkultury, znaczy to, co definiowane jest przez antropologów i etnografów jako subkultury, nie są wpisane. I nie mogę pozyskiwać na przykład grantów na stroje, nie wiem, na skinheada, mówię to w cudzysłowie, czy strój skinheada oczywiście, bo to się wiąże też z ogromnym ładunkiem emocji, tożsamości i tak dalej, ale powiedzmy tak, punka i tak dalej. I dla mnie to jest swego rodzaju problem, na przykład. Ja daję głos do Julii Wodaczy, która jest Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przedstawicielem naszego polskiego. Dzień dobry Państwu. No ja czuję się troszeczkę wywołana do tablicy tym pytaniem, ponieważ no, Instytut zajmuje się, no, jest jednym z organów, które realizuje konwencję UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Mamy też przedstawicieli członków Rady do spraw dziedzictwa niematerialnego, które też zajmują się tą listą, panią Annę Weronikę Brzezińską i panią Katarzynę Smyk. Także być może nam się jakoś wspólnie uda rozwiać wątpliwości. Więc dlaczego w ogóle tworzyć listy? No my w kraju musimy tworzyć listę, ponieważ jest to jedyny konkretny wymóg, który nakłada na nas ratyfikowana przez nas konwencja. Ideą UNESCO dla tworzenia tego typu list, one tak naprawdę nigdy nie miały być najważniejsze. One w tym momencie są ważne, dlatego że one są świetną promocją do tego, sposobem na to, żeby wypromować swój kraj turystycznie, pokazać, jak mamy bogatą kulturę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest taki pęd do tego, żeby wpisywać się na listę. Ale one, zgadzam się, one pociągają za sobą wiele czynników może niezamierzonych, a na pewno niekorzystnych. Być może nieprzemyślanych, a nawet jeżeli mogły się gdzieś w refleksji pojawić, natomiast no, zostało jednak uznane, że będzie więcej korzyści niż problemów z tego płynących. Taką ideą główną, która przyświeca tworzeniu systemu list, to mogą być rejestry, to może być wiele list, to może być jedna krajowa, mogą być listy, mówię teraz na poziomie krajowym oczywiście, listy konwencji to osobna sprawa, mogą być listy ogólne dziedzictwa, mogą być listy dziedzictwa zagrożonego. Idea jest taka, że sami depozytariusze, tak jak teraz to mówimy, osoby, środowiska związane z danymi przejawami tradycji, z danymi przejawami dziedzictwa, identyfikują je, opisują, definiują, jakie są zagrożenia przede wszystkim,
ale poprzez właśnie rozmowę w swoim gronie ma też zostać pobudzone zainteresowanie tym dziedzictwem. Więc takie konsultacje społeczne, które prowadzą do wprowadzenia czegoś na listę, są tak naprawdę takim krokiem najważniejszym. I one już mają stymulować jakieś działania ochronne. Oczywiście tutaj jest taki też problem, że w momencie, kiedy coś zaczyna być opisane, zaczyna może żyć własnym życiem albo zaczyna stanowić pewien obiekt, tak jakby muzealny, prawda? No mówi się, że dopóki coś żyje, dopóki jest nieuświadomiony, to wtedy tak naprawdę jest bezpieczny w kulturze, ponieważ to jest część życia, a nie coś poza, prawda? No ale właśnie temu mają służyć te listy. Takie wprowadzenie czegoś na listę ma mieć konkretny cel, czyli tworzenie programów ochrony. Także nie ma to być tylko sztuka dla sztuki, tylko właśnie coś więcej. I teraz tak, dlaczego nie możemy wprowadzić na przykład takich rzeczy, o których pani mówiła? To znaczy możemy, moglibyśmy, gdyby była wola ze strony społeczności i nie budziłoby to jakiegoś sprzeciwu. Natomiast właśnie definicja dziedzictwa niematerialnego zawarta w konwencji mówi o prawach człowieka, natomiast nie mówi o prawach zwierząt. Natomiast coraz bardziej jesteśmy społeczeństwem wrażliwym na cierpienie naszych braci mniejszych. Także wydaje mi się, że wpisy, które wręcz zachęcają do tego, żeby zwierzętom działa się krzywda, mogłyby być mocno kontrowersyjne i mogłoby po prostu nie dojść do skutku, znaczy próba wpisania czegoś takiego. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takich wniosków na listę nie zgłosić. Natomiast oczywiście może też dziać się coś takiego, że dziedzictwo, które jest na liście, w jakiś sposób można odnieść takie wrażenie, że zaczyna być w jakiś sposób właśnie wyróżnione, uznane za specjalne. Tak nigdy nie powinno być, ale to już jest rola instytucji państwowych, organizacji samorządowych, żeby informować o tym, że nie różnicujemy, nie dzielimy dziedzictwa na lepsze i gorsze. Każdy zasługuje na ochronę i na wspieranie, bez względu na to, czy jest na liście, czy nie. No ale to jest właśnie kwestia informowania. Dziękuję bardzo. Excuse me, I got this thing. I can say something just from Croatian point of view or from Croatian experiences, since I am also a member of advisory committee of the Ministry of Culture of Croatia. And I'm completely right with, I completely agree with what you said. As every rule, as every law, whatever, as every regulation, this has good and bad sides, and there are some good sides, as you just mentioned. And I agree that the positive side of the list or the lists, would it be national or international or representative, brings more interest towards intangible culture, which is important. I may say that in Croatia there are more and more communities that start to look backwards to see what they have in their cultural luggage and try to bring alive some of the traditions, and that's positive, and it's also quite certainly positive that people gather around something that has been there. Common culture and they identify with that. So all these are very positive processes. However, there are many negative things that we have been following for a while, especially since we have, I think now, 8 or 9 items or assets that are inscribed on the representative list, which is pretty much for a state.
And there are some changes of the rituals or cultural assets that have been on that list, and it brings certain petrification. For example, bell ringers that I showed today, they don't allow anymore their members to go around in the jeans, which was allowed 15 years ago. No one cared about that. Today, everyone has to have same caps, same clothing, and until recently, women would ironize, would make fun of bell ringers, and they themselves would dress in bell ringers in order to make fun of them. Now they don't do that anymore. When I asked them why aren't you doing this anymore, they said, "Oh, we can't make fun of cultural heritage. That's something very important, very serious. We can't play with that anymore." So my museum where I work, and this is the Ethnographic Museum of Istria, founded a couple of years ago, a center for intangible culture. Exactly, in order to study skinheads or anything contemporary which hasn't been regarded yet as cultural heritage, we named it intangible culture, so that we can also record and deal with culture that is not heritage yet. And since the other expression for intangible culture is living culture, then it should be within our focus of interest. The other problem is protection. If something is alive and if something is self-regulated from within, and that should be the case, why and who should protect that? That's a nonsense, actually. And then, thirdly, and also quite importantly, this very ritual, bell ringers, but also many others, use their ritual in order to strengthen their ties, inner ties of a community, and they don't need tourists. They don't need anyone. They just need themselves in order to concentrate to the essence of their community, to be together, to celebrate together. They don't need any newcomers. They don't need protection. They don't need newcomers. So busloads of Japanese tourists is the least they prefer, and that would do good to such rituals. So in conclusion, I would say yes, it has brought some positive impacts, but also it's packed with devil, very much so. So thank you. Anna Brzezińska, Poznań. Ja chciałam troszeczkę dopowiedzieć to, co ty powiedziałaś, Julia, ale najpierw może zacznę od kwestii nieszczęsnego finansowania czy dofinansowania a propos subkultur. Jest przykład takiego, nie wiem, takiego wpisu na polskiej liście krajowej. To jest wpisanie jakby języka i całej kultury Esperanto. I to jest przykład właśnie takiego folkloru środowiskowego, folkloru takiego subkulturowego. Także są, i też jakby ja uważam, czy z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że są możliwości pozyskania grantów na rejestrowanie tego typu zjawisk. Nawet tak by się wydawało, stereotypowym programie wyprowadzonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, kultura ludowa i tradycyjna. Jest też jakby tam element zawarty, związany z badaniem folkloru miejskiego, współczesnego, środowiskowego, bo takie projekty się pojawiają, otrzymują również dofinansowanie. Ale to chyba porozmawiamy najwyżej w kuluarach. Natomiast chciałam dopowiedzieć trochę też do tego, co ty powiedziałaś, Julia, i to jakby włożenie tego kija między drzwi, Ewa, co próbowałaś, co włożyłaś ten kij. Też sobie tak myślę, tak, że jakby te listy krajowe, czy w ogóle konwencja jest jedną z możliwości. No i to nie jest żaden obowiązek. To jest jakby jedna z możliwości, która się pojawiła, nie wiem, na zanimowanie społeczności lokalnych, na zanimowanie nas, badaczy, tak, jakby być może na zanimowanie nas też w takim kierunku, żebyśmy zaczęli ze sobą, powiedzmy, nie wiem, naukowcy, badacze, pracownicy instytucji kultury, przecież każdy z nas też jest członkiem danej społeczności lokalnej, abyśmy też być może działali na rzecz swoich własnych społeczności, czy jakby
tych obszarów, tak, czy jakichś tam różnych elementów, z którymi się czujemy związani. Natomiast pewne elementy nigdy się nie znajdą na żadnej liście, bo stoją chociażby w sprzeczności z prawem. Tak? Czyli jakby konwencja jest wytworem urzędniczym, listy są wytworem jakimś sformalizowanym i tak dalej. I są też po prostu jakby konkretne zapisy w samej konwencji, ale też jakby w tych jakby zaleceniach jakby krajowych, tak jakby tym dostosowaniu się, jakby co każdy kraj musi jakby też wprowadzić. Jest tak, że to nie może stać w sprzeczności, z prawem, tak czy jakby z pewnym współczesnym. No współczesne, no ale trudno, tak jest, tak? To jest tak samo jak w systemie grantowym, tak? No to jest zawsze jakiś tam wybór. Wydaje mi się, że to, że w ogóle my badacze tego typu zjawisk doskonale wiemy, że tak naprawdę funkcjonują dwie listy równoległe. Ta, która jest jakby sformalizowana i ta, którą my prowadzimy, chociażby prowadząc badania, nie? Także pewne rzeczy nigdy nie będą, no ale też nie muszą, tak jak powiedziałaś. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu.